Jep. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Film ten nie jest sponsorowany. Nie miałem pomysłu na kolejny filmik, lecz nagle ku mojemu zdziwieniu przyszła paciuszka i jest plan. Jest co robić. Już otwarte, bo nie chciałem, żeby była jakaś gafa, że cegłówki mi przysłali z Chin. W sumie to nie jest Chin. A to jest Chin i myślałem o rozpoczęciu jakiejś nowej serii znajdźki z Chin na przykład. Jest to samorobny powerbank. DIY. Nic więcej nie ma. Zobaczmy, co to za cudeńko. Samorobny ze względu na to, że wkładamy swoje baterie. I to tyle z samoróbki. Jest tutaj krótka instrukcja. Wszystko rozumiem. Tak, tak. Dobrze, że są obrazki. Jest to nawet zupełnie inny powerbank przedstawiony. Jest tutaj wycenzurowane nawet, żeby nie było widać, jakie podzespoły są użyte. Dobrze, to nam nic więcej nie powie. Klej. Jakaś gąbeczka. Nie ma oznaczeń. Przynajmniej nie widzę oznaczeń polaryzacji. Przypuszczam, że to jest minus, a to będzie plus. Tak? Right? Obydwa czarne kable. Już z czarnymi i czerwonymi kablami mieliśmy przeboje. Tak wygląda z przodu. Całkiem fajnie się prezentuje. Nie ma żadnej folii ochronnej ani nic. Ma jakiś prosty wyświetlacz. Nie wiem, czy on będzie działał. Podobno ma tutaj LEDy, co widać. I jest to... Służy jako latarka. Ma USB, mikro USB, USB-C. I dwa porty USB-A. Ekstra, co? Wszystko, co potrzeba. Nawet nie ma zupełnie opisu, gdzie jest wejście. Czyli on przyjmuje prąd ze wszystkich stron, czy tylko z USB-C? Zobaczymy. Ja jeszcze wrzucę opis na ekran, bo to za cudeńko jest. Jakieś zdjęcia tam też były. No, trzy bateryjki. Czyli miałem rację, sprężynki to minus. Jest kobieta czy facet? Okej, tu jest wyjście pewnie. Nie pasuje. Za grube masz USB. No, ładuje. Szkoda, że nie mają tej fajnej animacji, że i naładowana 100%. Następna paczka, która miała być do tego, to z firmy Encon. Tak, moja ulubiony zaopatrywacz mnie w baterię. Rym-cym-cym-cyrym. I tak się zastanawiam, czy je wykorzystać do tego powerbanka. Są to ogniwa Ewe. Te szare. Ładnie zapakowane. Tak. To są ogniwa Ewe.
bardzo fajna firma. Może powiedzieć, że moja ulubiona. A te ogniwa to są Samsung. Rzucam na ekran ich właściwości. Ale myślę, że zostawię je do mojego EDC, do moich Everyday Carry. Może też zrobię kiedyś jakiś filmik na temat Everyday Carry gear, gadżetów. Mam innych zawodników. Możemy wybrać tutaj jakichś czempionów. I również tutaj mam takich mega czempionów, które trzymią bardzo długo, 4,1 volta mają cały czas. Te z tej strony są trochę słabsze, a te z tej strony są mocniejsze. Są trochę posortowałem ich, ich. Te są mocniejsze, te są słabsze. Zaraz pobadamy je multimetrem i zaczniemy składać tego powerbanka. Powerbanka można w każdej chwili otworzyć, co nie jest łatwe, z tego co w komentarzach widziałem, że otwarcie tego powerbanka może być problemem, gdy już go zamkniemy. Ale nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Wszystko da się otworzyć. Szukamy czempionów. Ważne jest, aby miały wszystkie jednakowe napięcie. Nie auto. Może jeszcze te dwie. 4-0. A tu co mamy? 3-9, to są te słabsze. 3-9. No. 0. Tak jak mówiłem, te trochę posortowałem. To też ma bubu. To nic, nie będę marnował jednego termoszrinka na tą chińszczyznę. Nie będą się dotykać. Sadzimy ją tak. O, fest! Nie spodziewałem się, że... Ale zaraz, przyjrzę się temu. One będą wszystkie równolegle połączone. Nie ma tutaj na pewno żadnego BMS-u. Przypuszczam, gdy pierwsze ogniwo osiągnie 4,2 volta lub tam zależy ile ta maszynka jest ustawiona, jakie ma zabezpieczenie, to skończy ładować, nawet gdy reszta ogniw nie będzie w pełni naładowana. No, dlatego, że nie ma tutaj żadnego kontrolera, balansera. I co? Powinna teraz zaskoczyć, prawda? I nie? Nic się nie dzieje. O! Jest! Działa. Więcej światła? Więcej światła? SOS! A, i od nowa. To jak je wyłączyć? Dłużej przytrzymujemy. Co to jest to 100? Zanim go zamknę, chcę zobaczyć, czy to ładuje.
żeby to wypróbować. Boję się użyć mojego telefonu. Okej, okay, mam tutaj mojego starego trupka, którego mi nie będzie szkoda, ale nie mam żadnych testerów, bo im nie wierzę. Te testery, które pokazują takie USB sticki, znaleźć taki, na którym można polegać, to jest ciężko. I ładuje. Patrzcie. Okazuje, że jest w 100% naładowany, co jest prawdą, bo te akumulatory były naładowane. Tak jak wspomniałem, ważne jest, żeby znaleźć wszystkie o jednakowych wartościach. Wtedy bez balansera one będą przez długi czas równo chłonąć energię. Gdy będą za duże różnice w napięciu pomiędzy tymi ogniwami, no to nie będzie dobrze. Gdy na przykład ta będzie najsłabsza, a ta czy tam inna będzie najmocniejsza i ona osiągnie już te 4,2 V, ten powerbank powie ok, naładowana, ta jeszcze będzie głodna. Rozumiecie, o co chodzi. Tak jest. Okej, okay, no ciśnie telefon. Teraz też powinienem mieć taką aplikację, żeby pokazuje i naładowane 100%, jak na tych wszystkich chińskich stronach. To byśmy chcieli jeszcze sprawdzić, jak to się ładuje. Okej, to proszę. Innego powerbanka. Sprawdzimy pastru. Czy ma? Tu jest USB-C. Niby ładuje. Ale czy jest pastru? Jest pastru, proszę. Czyli możemy go ładować. Coś nie dotyka. Teraz. Możemy go jednocześnie ładować i ładować z niego. Wiem, że to jest inefficient. Jest to bardzo niewydajne, co w tej chwili robię, że ładuję powerbanka do powerbanka. Jest podwójna strata energii. Ale do testów. Ładuje i jest ładowany. Teraz... Boję się tutaj zaryzykować, żeby włożyć ładowanie. Ale jestem ciekawy, czy stąd właśnie też wychodzi prąd. Okej. Okej, mam tu obiekt do testów. Mam kamerę taką turystyczną. Więc wyczaiłem jeszcze, że gdy przytrzymujemy dłużej ten guzik, to wyłączamy go i przestaje ładować. Kamera jest bez baterii i chcę sprawdzić, czy on ma wystarczającą moc, aby zasilić kamerę, by mogła jechać z koksem bez baterii. Chyba tędy nie... No, okej. Okay. Dłużej przytrzymać, czy coś. Chińskie dobawki. Nie. On tędy nie ładuje. No dobra, niech są ze światełkami. Ale on tędy nie ładuje. Nope. No go. Czyli to jest tylko wejście, a to jest wyjście. Nie. Teraz mój telefon ładuje jego. Okej. Okay. Precz światełka. No to sprawa jest jasna.
Z tej strony jest tylko wejście, tu jest input, tu jest output. Nie ma szybkiego ładowania. Mimo tego, że te bajery tutaj na ekranie wyglądają jakby były wyświetlaczem, ale nie są, to są tylko napisy. Adaptive Charging, Adaptive Quick Charging i coś po chińsku. Czyli tam wiecie, nie? Cienida. Po zamknięciu podobno ciężko to otworzyć. I to by było na tyle. Zamykamy typa. O, nawet ciężko jest to zamknąć. Ale się udało. I w ten sposób mamy fajnego... Whoops! Powerbonka na smyczy. Trzeba go sobie na szyję powiesić. Jest tu jakiś układ. Okej. Okay. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie mi, co sądzicie o takich eksperymentach z Chin. Czy chcielibyście więcej takich znajdziek, żebym pokazywał, bo często właśnie zamawiam coś tam z Chin i niektóre rzeczy są warte uwagi, no nie wszystkie są śmieciami. Także jak coś, piszcie w komentarzach. Widzę was w następnym odcinku i trzymajcie się. Do zobaczenia. A nie zapomnijcie lajka rzucić, jeśli wam się podobał ten śmieszny filmik. Bye!